No jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Nie ukrywam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony atmosferą, takim naprawdę takim ciepłym, partnerskim otoczeniem, że nie ma takiej sytuacji, która czasami się zdarza na festiwalach, czyli taki nadmiar właśnie tego koturnu nad takimi relacjami między ludźmi, między tymi, którzy są tutaj zaproszeni, słuchaczami, odbiorcami filmów. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i a mogę przy okazji tylko pogratulować pomysłu na ten festiwal i trzymam kciuki za następne edycje. Koncert skomplikowany pod wieloma względami, ponieważ był on tak skonstruowany, że było wiele fragmentów muzyki z różnych filmów, które miały również, charakteryzowały się te fragmenty różną stylistyką, tak? Od jazzowej konwencji do konwencji symfonicznych, czy do konwencji stricte sonorystycznych, tak? Czyli ta paleta muzycznych barw była bardzo rozpięta i dosyć bogata. Także oprócz tego wizualizacja, miało to też jakiś swój konkretny zamyśle, umowny scenariusz. Oprócz tego jeszcze dwoje wokalistów, tak? Także to wszystko jak gdyby miało swoją dramaturgię, wcześniej oczywiście ułożoną przeze mnie. Już odwróciłem się w stronę publiczności i zrozumiałem, że po prostu komunikacja była fantastyczna i przyjęcie było naprawdę gorące i właściwie powiedziałem sobie w tym momencie, no tak, warto było. Miałem przyjemność współpracy i grania na koncercie z Gary Gutmanem na festiwalu pianistów jazzowych w Kaliszu. Międzynarodowy festiwal pianistów jazzowych, na który jestem dosyć często zapraszany. Miałem okazję rzeczywiście zaprosić Gary'ego Gutmana na ten festiwal i tam zagraliśmy po prostu program przygotowany przeze mnie. Ma fantastyczny dźwięk, cudowny jazzowy feeling. Znaczy, nigdy nie jest tak samo, ponieważ ten proces jest niby podobny, ale jednak różny. Za każdym razem, jeżeli podchodzę do pisania muzyki do filmu, ten cały proces, można powiedzieć, w dużej mierze zależy od tego, jakimi osobowościami, kim są reżyser przede wszystkim, no i producent, tak? Czyli te dwie osoby też, które kreują, jak gdyby, które wnoszą, które przynoszą mi swój film z takim przesłaniem, proszę tutaj jeszcze ten film jak gdyby zobrazować, dodać do tego muzykę, tak? I każdy ma jakieś swoje podejście oryginalne, ponieważ zazwyczaj reżyserzy są wielkimi osobowościami, mają swój świat, no i również każdy film jest inny, tak? Czyli po prostu ten proces tworzenia muzyki zależy również od tego, jak ja się komunikuję z danym reżyserem i producentem w momencie powstawania filmu w danym czasie, tego, a nie innego. Natomiast podobieństwa są, można powiedzieć, dosyć banalne. To znaczy, tak generalnie jest, że zazwyczaj na początku otrzymuję scenariusz, który jest, no, tylko jak gdyby po prostu, no, można powiedzieć, jakiś zarysem, tak, tego, co gdzieś tam potencjalnie w głowach producenta czy reżysera istnieje i się po prostu dokłada te elementy wspólnie w jakimś tam czasie. Zazwyczaj muzyka gdzieś powstaje pod koniec, to znaczy jest to jakiś proces, gdzie wszystkie już elementy w większości wizualne, montażowe są już jakoś tam dopięte. Jeszcze nie do końca, ale że już można jak gdyby przynajmniej zobaczyć, poczuć w obrazie ducha filmu, tak? I wtedy wchodzę już ze swoją pracą na poważnie. Zazwyczaj to trwa gdzieś miesiąc, może trochę dłużej. I dopasowuję po prostu wymagania czy pomysły reżysera, producenta z tym, co ja mam do zaoferowania. I jest to taki dialog. To znaczy, oprócz tego, że komponuję, to jest również często, polega to na spotkaniach, rozmowach dotykających właśnie
jakiegoś konkretnego elementu w filmie, gdzie tutaj muzyka, załóżmy, powinna być bardziej emocjonalna, czy mniej. Także tutaj zaczyna się taki autentyczny dialog, czyli to nie jest tylko takie rutynowe działanie, że po prostu ja sobie biorę film do domu i po prostu sobie coś tam komponuję, przynoszę i mówię to już wszystko i wychodzę na spacer z psem. Nie, właśnie w tym momencie się zaczyna, można powiedzieć, taka autentyczna burza mózgów między kompozytorem, właśnie reżyserem i producentem. I to są fantastyczne zazwyczaj chwile, często długie, gdzie się bardzo dobrze poznajemy w sferze również takiego dopasowywania się w estetyce, w stylistyce filmu. Czy trudno powiedzieć, ponieważ no to jest jak gdyby zawsze, oczywiście, no, jeżeli bym powiedział, że bardzo czekam na przykład na telefon od Borysa Lankosza, to jest to zgodne z prawdą, ponieważ uważam, że to jest, czy na od Doroty Kędzierzawskiej, bo to są po prostu fantastyczni, wrażliwi ludzie, tak, którzy wiedzą, po co służy muzyka w filmie, znaczy, tak, przynajmniej z mojej perspektywy, jeśli chodzi o mój gust, tak.